Się przy kampie, zdejmę tego typa. Czas, żeby rozpocząć nagrywanie. Jak wyjść z grupy? A jakoś coś tam robił, gonił wiedział, bo on zawsze ten buddy system robi. Ale mi Heda zasadził. A... Nie wiem, bo to nie pisze, kto zasadził komu Heda. Dobra, już ci mówię, gdzie jestem, nie wiem. O, jestem przy tych bojkach, gdzie mam biec? Chyba daleko. W jakich bojkach? Jest taka plaża z bojkami. Plaża z bojkami. Każdy, kto zaczynał, to wie o plaży z bojkami. Nie mam pomysłu. Opowiedz, co masz wokół siebie. To mam wokół siebie pole. Przy tych bojkach się biegło od bojek, to pamiętam, że się do lotniska małego dobiegało. No to się zabij. Czemu? No zraź się bliżej Pyrgos. Tak. O, wchodzi do... A nie, to zombiak. Ja chcę mieć tutaj jakąś przygodę. O, karta graficzna mi zaczęła na 100% działać po restarcie. Zajebiście, to mi się podoba. Boję o tego snajpera, wiesz? Stary, to jakiś lamer był na pewno. No nie wiem, na oko strzelał tak, że nie słyszałem w ogóle wystrzału. I to mnie martwi. Zbiorę twoją CZT do plecaka i spindzielam. A nie zmieści mi się, dobra. To nic. Santi wylizał dupkę kołczatę, dostał kompas na samo ludzie. Co za tak znajomy mówię. No, mi się wydaje, że to było tak jak wtedy z tym typem, co byłem związany. Nie wiem, kto to podbiegł do mnie i zamiast mnie rozciąć, to mnie pociął. Taka mała różnica, wiecie, rozciąć, a pociąć. I nagle zacząłem krwawić i umarłem. Masakra. Pull table. So, dawaj inną klasą, bo Hunter się robi nudny, ale tu nie ma klas tak typu górnik albo coś. Tu wszystkie klasy polegają na tym samym. Tylko można zabijać inne osoby, tak mi się wydaje, nie? No tak. I mają inne skille, no, że tak powiem. Jeżeli to można nazwać skillami, po prostu inne umiejętności dostają największy level. I to tyle, tak to różnicy nie ma. Nie no, wiecie, jakbym się nie znał, to bym powiedział, że DMR mnie pociął, ale pamiętam, że jak mnie koleś pociął, to miałem krew przed oczami. I jeszcze nie pociąłem, się odbierałem. Donacja, rekompensata za adblock, bo jednak ciężko oglądać bez. To można i tak, Olo wysłał. Dobrze mówię, że Olo, Olo. Tobie leżę pod budynkiem i poczekam, aż sam do mnie przyjdzie. Co się robiło, jak się trząsł ekran? Painkillery, prawda? Mhm. Jak DayZ. Będą do jakiegoś miasta. Demer, wytłumacz wszystkie klasy. Demer to sam nie wie. Tu są klasy opisane. Patrzcie, jak wchodzicie na Breaking Point, tu. Ja mam wytłumaczyć wszystkie klasy. Macie. To wymieniajcie mi... O, Hunter mam. Tylko, że nie mam... To wymieniajcie mi po nazwach, to będę wam mówił, co dają. No, Hunter. Co daje Hunter? No, Hunter ma szybsze bieganie na wyższym levelu. Może zabijać wszystkich. Ma to camo, czyli ten ubiór, który jest bardzo przydatny i na najwyższym poziomie ma kamizelkę na start z pistoletem i magazynkami. Kto ma jaką kamizelkę na start? Ja nie mam żadnej kamizelki. Taką medium kamizelkę, która cię broni. Przecież to jebie jest manterami, ja nie mam żadnej kamizelki, co ty gadasz, chyba ci Ale na trzecim levelu. A, na trzecim, stary. Ja co chciałem ci powiedzieć?
To teraz nomad. Nomad. No i co, gówno, wiesz, stary. Nomad to był ten. Nomad to był ten, który się mógł z outlawami i z... Nomad ma mapę. Jak... Słucham? Nomad ma mapę. Na starcie. Dobra, nieważne. Nomad może się zadawać ogólnie ze wszystkimi klasami i ma wszystkie czaty trzech klas. A to one mają jakieś czaty, te klasy w ogóle? Tak. Dobra, wychodzę z Feres. Słuchaj, nomad się może porozumiewać z nomadami, outlawami i z czymś tam jeszcze, a outlawi na przykład mogą się porozumiewać tylko z outlawami. Mają specjalne czaty niektóre grupy, a hunterzy nie mają. Aha. Bieda. Civilian to civilian, nie ma nic. Po prostu może gadać ze wszystkimi klasami. Czy to znowu arma? No nie do końca znów taka arma, bo to jest breaking point, a breaking point się bardzo różni od army. Kurczę, no. So, zapytaj Demera, jaki ma mikrofon. Ja? Czy ja studia poszedłem? Trzeba było zrobić uprawnienia, jakiś sprzęt i w świat jechać, jakiś sprzęt. A co, ja mam dobry mikrofon, czy Sebastian, zły mikrofon, to się pytają? Nie wiem, normalny masz jak dla mnie. Inni też mają. No, mam słuchawki Razera, Krakeny. I z niego mikrofon. Mówisz? Ja mam na przykład z tego, ten, którym ja teraz czasem gadam, albo właściwie teraz, to są z tych Siberii. Ale strasznie szum mi ten mikrofon. Znaczy jakbym, no. Znaczy powiem ci tak, gdybym go miał przed twarzą, normalnie tak jak powinien być, tak? Aha. To mógłbym mieć mniej szumu, bo bym jakby musiał go ściszyć, tak? Bo miał go głośniej, mówiłbym bezpośrednio do niego. Mówiłbym jakoś tak, sobie... wiesz, tak bym mówił. I wtedy mogę go ściszyć. Okej, okay, to zrób ruchce? Sobie... Tak, to zrób sobie w takim razie filtr z rajstopy. Nie, chcę tam filtra z rajstopy, muszę dać to do naprawy, coś tam. Po co do naprawy? Filtr z rajstopy wszystkie szumy usuwa. Tylko, że ja osobiście nie polecam tych Razer Krakenów, które mam, bo strasznie szybko się psują. Teraz to się wszystko szybko psuje, te Kasi i Steel Series też coś się nie nawalają. Że coś przykawe... Wiesz, mam zamiar kupić słuchawki, którymi kiedyś się posługiwałem i jakby pod wpływem nerwów, jak byłem młody i głupi, wyrzuciłem przez okno. I Syberię. O, jestem na lotnisku. Kurde, tak patrzę, co te świnie tu robią, prosiaki. Zabijam i morduję prosiaki? Taki jestem lotnik? Teraz mi pokażą tutaj. A ja sobie siedzę pod budynkiem. Mm. I chyba wyjdę, bo mi nudno. Więcej prosiaków jest na lotnisku, to jest... Farma prosiaków, tak naprawdę zamieniona. Ukryta pod przykrywką lotniska wojskowego. A oni tu hodują prosiaki. Jak ja nienawidzę, jak mi się myszka ścina, bezprzewodowe gówno. Też Razera? Siema, Kevin. No to co, widzisz. A, była rozmowa o zarobkach, no ale słyszeliście, że DMR 3 godziny tylko stoi przy drodze. Jak chcecie tyle zarabiać, to też musicie iść na ulicę. Jakie 3 godziny? Przepowiedziałeś od 9 do 12, to są 3 godziny, stary, wychodzisz se rano, gdzieś staniesz tam. Ten, akurat dostawcy jeżdżą. 2,5 godziny i jeszcze pół godziny na czasu powrotu do domu. No. Widzicie? Za mało sobie bułeczki posoliłem, a powiem wam, że serek wiejski, pomidorek musi być dobrze posolony. Apetyt mi robisz. Dobrze, kurde. Właśnie niedobrze. No, i teraz jest tak, jak powinno być po restarcie. 100% mojej karty graficznej jest wykorzystywane. Najprawdopodobniej, gdybym teraz obniżył jakieś opcje, to bym miał więcej klatek, ale 60 mi wystarczy. Przy 60 czuję się jak Bóg w tej grze. Zwłaszcza, że tak jak mówię. Chcę też, żebyście tu jakieś fajne rzeczy oglądali, a nie kurde piksele. Czyli grafikę wolę mieć trochę lepszą. A te live'y ci jakoś bardzo obciążają komputer, czy nie?
Jak to tam wygląda? No nie obciążają, bo już teraz mam drugi komputer i one wszystkie, wszystko się dzieje na drugim komputerze, wiesz? Mhm. Tak to już jest, jak masz dwa komputery. No, ja teraz mam dwa monitory i dzisiaj się wkurzyłem, bo kupiłem sobie trzeci monitor. Zamówiłem sobie 24-calówkę do kompletu, żeby mieć 3. I tak patrzę, patrzę. I nie mam tego, nie mam przełączki. Zapomniałem sobie zamówić przełączkę, nie? To do sklepu idź. Tak, chory. Z DVI na VGA muszę sobie kupić. No. Wytropiłem ja tego pełno, powiem, że ja mam takie pudło z różnymi częściami od kompa. Stary, wszystko tam mam. To możesz mi wysłać jedne. Przełączki, kurde, mam, wiesz, HDMI na DVI, coś tam różne. Właściwie ostatnio mi jedną chciałem i akurat tej mi brakowało. Jakaś taka dziwna, może jej nie robią. DVI na VGA? Nie wiem jaka. Rozgałęziarz do HDMI na przykład mam. Rozgałęziarz do audio. I dziwne rzeczy różne. A ja wytropiłem twojego zabójcę i go już zabiłem. Tak? Tak. To weź go, trzeba go było żywcem pociąć, za to jest dużo punktów. Tylko musisz go związać. A jak to się robi? Podchodzisz chyba do typa i go... Co jest? Activity rucksack jest lepszy, czy...? Tak, najlepszy, największy. Nie, sport jest chyba najlepszy. Nie, sport jest mniejszy. Ja cię na live trollowałem i mówiłem, że ten... Że tak. Sport jest największy. Stary, widzisz, z kim ja muszę się zadawać z tobą. Dobra. Znalazłem pełną skrzynkę wypchaną amunicją po prostu. Stary, tam w tej bazie to w każdym baraku tam jest skrzynka, w której jest 5 broni do każdej amunicji. Ale się o tym wiem. No to stary, co się tak chwali, jakbyś go tego bo się cieszę. No ja to już nawet nie podbiegam do tych budynków, tylko biegnę, żeby do was dowiedzieć. No tam jest za dużo tego sprzętu w pewnym momencie. No nie ma sensu w ogóle zbierać tego wszystkiego po co. Jak już masz broń, to po co więcej jeszcze? Wiesz co ci powiem? To. Od M4 wolę Akacza, bo jak walniesz full auto, to koleś się nie pozbiera, bo jest tak szybkie. O, słyszałem jak ktoś walnął w kogoś siekierą. O, i widzę. Ja nie wiem gdzie mam iść za bardzo. Nie wiem gdzie jest północ. Cheater. Fares. RDA Ninja. RDA Ninja Cheater, super. Tak? Po czym to poznałeś tak. Cheater? Po tym to poznałem, że jak go zastrzeliłem, to nagle zrobił mi się cały biały ekran i usłyszałem tylko wielkie boom. O, w prawo i... dobra. Został zabity, właśnie wyskoczyło. To jest ten kolej z Altis Life'a, z tego serwera. Tak. Bo to niemożliwe, po pierwsze, żeby ładowałem w niego dwa magazynki, jak on kucał i był do mnie odwrócony plecami. I jeszcze nagle coś znikąd wybuchło. Ale on umarł, zaraz po tobie. Tam, że umarł, to dobra, się cieszę. Ja wiem, gdzie jestem, ja jestem tutaj i biegnę sobie na północ do... O Boże, tylko z to mam pedrylion kilometrów. Ja zawsze buddy system biorę. Tak? I co, wtedy masz jedną ofiarę szybciej? Nie, po prostu wiem... wiem, jakby ci to powiedzieć. Wiem, że się zrespię gdzieś blisko Pyrgos. Bo jak ludzie biegną do Pyrgos i mają buddy system, to blisko nich się respisz. Mhm. I wychodzisz od razu? Jak chcecie, żebym omówił klasy, to tam napiszcie Sołowi, póki jestem na wyborze. No to omawiaj. To ja chcę. No to Ranger to jest tak. Na pierwszy level ma lekki body armor. Na level drugi body armor medium. I medium armor z extra resistancem do pistoletów. Na trzecim poziomie spawni się z medical packiem, który pozwala mu jakby cały czas się leczyć, swoje broken legs i tak dalej naprawiać. Mhm. No i to tak w tej klasie. A kogo? Wszystkich broni czy co? Już ci mówię, Ranger. Kill any Ranger Nomad or Survival List. No to ciekawe. Nienawidzi Hunterów. A za co punkty dostaje jeszcze? Dostaję punkty za dawanie komuś jedzenia, picia, leczenia go i tak dalej, eliminację Outlawsów i Hunterów,
niszczenie pojazdów, outlawów, hunterów, jakichś namiotów i pojazdów. Pociąć huntera oczywiście. I zniszczyć auto jakiegoś człowieka w ogóle, który ma sobie to auto. A co, oni aut nienawidzą czy co? Tak. No i teraz taki nomad, typowy czarnuch. No to... Increased Healing Rate. Kto? Czyli... Nomad? Nomad, czyli typowy czarnuch. Szybciej się... Jakby szybciej sobie regeneruje życie na trzecim poziomie. Custom Backpack na level 3. I Varmin Rifle and Survival Supplies for level 3. Czyli że taki full survival rzeczy wszystkie na start dostaje. Aha. Żeby wbić to level musi zabić... Zawiecie... trzeba mieć, żeby dostać? Nie wiem, tym się nie zastanawiam, bo po prostu sobie gram. Musi zabić rangerów, nomadów i survivalów. I greater pointy za zabijanie dużych leveli. No i oczywiście pocięcie huntera to tam plusy. Tam wiesz, niszczenie weapon crate'ów, gutowanie animalsów i tam dawanie komuś... Właśnie, ja też miałem za weapon crate'ów niszczenie. Czemu ja nie niszczę tych weapon crate'ów? No i tak, teraz sobie może omówimy Outlawa. No to on dostaje custom backpack for level 2 i 3. Może budować weapon crate'y i remote... I może budować ładunki wybuchowe na level 3. To. Jeszcze raz powiedz. Outlaw może budować ładunki no wybuchowe. No na pewno. No naprawdę. Niemożliwe. No, Remote Improvised Explosive Device. Blueprint for level 3. Mówię poważnie. Musi zabijać Outlawów. Musi oczywiście ciąć Rangersów. Mhm. Ta nowa klasa, która jest coming soon, ona będzie do zakupienia jako VIP. Tam gdzieś tam się będzie wysyłało SMS-a. I to będą te wszystkie klasy jakby połączoną w jedną, taka OP. To non to oczywiście nic nie ma. Nawet nie ma more info, takie po prostu jest, bo jest. Hunter oczywiście tak. Ma większy sprint, szybszy. I ma tą największą kamizelkę na start. Której oczywiście nie można zdobyć normalnie w grze na trzeci poziom. No i oczywiście musi ciąć rangersów, nomadów i survivalistów zabijając. Mi się najbardziej podoba to, że może wszystkich zabijać poza swoimi. Tak. Good unconscious player, czyli że obrać zmieca nieprzytomną gracza, postać, który jest nieprzytomny. Ta, pociąć go. No to albo związany, nie? Pewnie. Tak, tak. No to myślę, że już wszystko mówiłem. Dobra, bo tu ludzie pytają, gdzie pracujesz, wiesz, bo jak im nie powiesz, to stary, to nie zasną dziś. Ale już to normalnie mówiłem. A kiedy to mówiłeś? Chyba zanim zrobiłeś sobie przerwę. Stary, no nie mówiłeś, no nikt nie wie, widzisz tu ludzie. Jak nie wie, jak ja mam jeszcze PW, jak mi proponowali pracę w moim zawodzie. Co mówiłeś, jakie PW, co? No, potem ci podejście zobaczysz. Jestem grafikiem, modeluję 3D. Ale co modelujesz 3D? W jakie rzeczy? Różne. Najczęściej jakieś struktury budynków. Ale to niech się zastanowię. Jesteś grafikiem, czyli ale wizualizacje robisz, czy projekty, czy ten... Projekty i wizualizacje. No nie. Takie dwa w jednym. Ale jako grafik robisz projekty? To architekci robią projekty. Tak, ale ja robię je komputerowo. Czyli co, przerabiasz ten... Zwykłe papierowe na 3D, czy nie rozumiem? Tak. Coś takiego, w jakim programie? A to jest już moja tajemnica, że taki no powiem. Ale w jakim programie to jest tajemnica, czemu? Nie będę się reklamował, że tak powiem. Słabe, to teraz... W PowerPoincie pewnie. PowerPoincie, no, dokładnie. Oczywiście, w PowerPoincie. Rysuję wszystko ołówkiem. Niech taka wersja zostanie. Przy lotnisku się zrespiję, będę musiał się zabić. Upołudniamy? Takie bez nawierzchni. O, to ja tam byłem przed chwilą. No, tak czy tak się zabijam. Widzisz, mówię ci, Demer, czatowi się nie spodobała twoja odpowiedź, jeśli chodzi o program. Nie uwierzyli ci. No to w gimpie, o, w gimpie niech będzie. W gimpie.
Albo nie, niech będzie, że w Photoshopie. Niech taka wersja zostanie. Mi się nigdy nie chciało iść w stronę tego, w stronę 3D projektowania na studiach. Bo wiem, jak to się kończy. Oni się sadzają przy takiej stacji roboczej, a na tym nawet stary Skype'a nie zainstalujesz. Bo albo nie wolno, albo się w ogóle nie da, gdyż te komputery są takie zryte. Stary, siedzisz 8 godzin i rysujesz. No nie wytrzymałbym. Tak to mniej więcej wygląda, jak robisz inżynierskie projekty jakieś. Ja miałem kumpla, który pracował kiedyś jako administrator w telekomunikacji polskiej i tam monitorował im te komputery w biurach wszystkie i też nie mogli sobie żadnych, w ogóle nie mogli z internetu korzystać, w sensie, że żadnych stron oglądać, nic takiego, bo zaraz mu wszystko wyskakiwało i jakieś premie tracili za to. Tak teraz widzę, nie? Czy wiesz, to wiadomo, więc... Kurde, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tak sobie widzę, że sobie kręcą tą bekę na czacie, nie? No. A w grze to cały czas jakieś SMS-y dostaję. Że chcą ci wylizać, jak czy coś? Czy co? Nie, jak jestem na Altis Life'ie, to ciągle jakieś SMS-y dostaję, żebym nauczył kogoś latać, albo żebym mu pomógł ogarnąć armę. Bo też chcę tak sobie fajnie grać jak ja. A widzę tak na czacie, to wszyscy tak, wiesz, beka z DMR. Nie wszyscy, jacyś tam, wiesz, jakaś część, stary. Chyba tu muszę być, na górkę, to tam. O, dobra, to jest ta wieża. W Minecrafcie projektujesz DMR, przyznaj się. Nie, z tymi sieciami to jest różnie. Kumpel na przykład miał tak u siebie w firmie, w kucie, że mieli poblokowane wszystko, ale że biuro miał nad tym, nad recepcją, jakby do tego, wiecie, tam prezes i tak ten. To Wi-Fi tam było takie otwarte, więc on łączył się zamiast z firmową siecią, co się łączył z tym Wi-Fi. No, jak oni tam też kombinowali, jak nie mogli instalować nic, bo też było wszystko zablokowane, to sobie przynosili na pendrive'ach jakieś gadu-gadu, bo to jeszcze dawno temu było, jeszcze jak ludzie korzystali z tego, to sobie przynosili na pendrive'ach gadu-gadu, no, wiesz, i wiesz, teraz najlepiej odpalali. Po prostu sobie jakiegoś iPada przynieść czy innego tam, wiesz, za tysiaka kupić i sobie położyć na kolanach. Mnie najbardziej to irytuje w mojej pracy ogólnie, że nie mogę pracować w domu, bo nie chcą mi dać jakby dostępu do tego programu, a na komputerze, który mam tam w pracy, to nie mogę tak naprawdę nic zrobić, bo tylko jest, nie wiem, jak to jest w ogóle zrobione, że tego programu się nie da wyłączyć i on jest cały czas włączony. Powiem ci tak, DMR, że ten... nie wiem, czy moderować ten czat. Jak ci co przeszkadza, to powiedz, ja go moderuję. Ale przeszkadza. Jest, tak? To dość zabawny jest. To nie jak tam jakiś ten... A mamy jakiś moderator? Niech se będzie ten przez chwilę, ale bez przesady. Temu bym temu, czekaj, to jeden taki napisał, tak głupio. Nie. To temu damy bana. Tak na rozgrzewkę. Ja się nie dziwię, te programy są drogie wszystkie, wiesz. To nie, do 3D to nie są Photoshopy. Przecież zdalnie można pracować, nie musisz mieć programu u siebie. No nie wiem, no to zdalne podłączenie się do komputera nigdy nie działa tak zajebiście. Dla mnie typoniku Sobol i powinien dostać bana. Jak to jest Sobol? Bo to co napisał to przesadził. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Mógł już powiedzieć, że obciąga po 20 zł, bardziej wiarygodny by było. A gdzie on to napisał, bo nie widzę. Na czacie. To docipne rawę. No dobra, Soboli, masz bana. No nie mogę, gdybyście tak na mnie pisali, to ja bym wam wybaczył, ale nie mogę tu wam mówić, gram z kolegami, a wy sobie ten, pozwalacie za dużo i musiałem bana rozdać. Ależ Martinez, ja się nie wczuwam, mnie po prostu to irytuje, takie głupie rzeczy. No ja się śmieję, ale to nie znaczy, to tak jak podejdzie policjant na przykład i nie wiem, i
ktoś tam zobaczy. No sytuacja może być śmieszna, ale mandat i tak musi dać, nie? To ja tak się właśnie zaśmieję. Solida, Kada albo inny. Czekaj, słyszę auto. Gdzie słyszysz auto? I widzę auto. Gdzie, stary? Biegnę do Pyrgos, bo się zrespiłem. I tu jakieś auto sobie jedzie. Tak po prostu do Pyrgos, dlatego biegnę jak najszybciej do tego Pyrgos. Z której strony biegniesz? Od dołu. Nie no, prawda jest taka, że Soboli dostał na 24 godziny bana. No ja mam takie bany na 24 godziny, mam pod przyciskiem. No więc nie ma tego, nie mam płaczu. I tak wczoraj wszystkim ściągnąłem bany, co ten, chyba 100 osobom, co ostatnio dostały. Jak ściągam co jakiś czas, więc nie ma tragedii jakiejś wielkiej. Ale bez przesady. Najbardziej mnie dziwi to, że w grze cały czas mi SMS-ują. I praktycznie... Ale to inni ci, rozumiesz, to inni ci SMS-ują, a inni się śmieją na czacie. Ale nie, też widzę tutaj osoby, które właśnie się śmieją na czacie, obrażają. A w grze jeszcze, nie wiem, 5 godzin temu, jak robiłem sobie rano kokainę, to mi pisali. Ale to musisz zapamiętać, że to właśnie świadczy o tym, że oni se żartują, tylko wiesz, mają dziwne poczucie humoru. Bardzo dziwne. Wiecie, by się chce oprzeć. O! O kurde, przerwa. 3 minuty przerwy, 5 minutes break. Zaraz będziemy biegli dalej. Kurde, aż sobie na słuchawki najechał. No ludzie... A, dobra, przerwa. Tu coś mi się, kurde, wcięło w kółka.
Słyszałeś, ustawiamy mi pomnik. Już jest live. Zaakceptowałem? Serio, naprawdę tak jest? No i co ty mi chcesz dać? A nie mogłeś mi tego po prostu dać jako gifta? Nie da się tak? No właśnie teraz tak daję. No to daj mi. No, wyrażam gotowość. Naprawdę? To się wymienimy i ja jak zrobię... Gdybym dzisiaj tego nie rozdawał, to bym zrobił na ten z Life as Infestation. Pokaż ekwipunek, może ja tu wiesz, jakieś gry dostałem tylkoś. To mówisz, że ja nie wiem, kiedy ja gry dostaję od ludzi? Dota, Counter-Strike, Team, Steam. Steam Gift. War of the Viking Bonus Coins. A to jakiś gówno, pixel jaki, jakiś gówno. Ja chcę gry, żeby tutaj. Nie wiem, gdzie idę, bo się zgubiłem znów. Czekajcie, przeszedłem to. A dobra, i tu są... Dobra, będę do Pyrgos za niedługo. Jeszcze jedną górkę muszę przekroczyć, wiesz? Okej. Moi drodzy, zbliżamy się. Próbuj ją rozszerzyć swoją mocą. Ansysie? O, nie znam programu. To jest do tego... Do... modelowania, ale jakby... Na przykład... Zastanówmy się czego. No, wytrzymałości różnych rzeczy, albo jakiś... przepływu płynów i takich innych, wiesz, takie... Nie znam, naprawdę nie znam. Termodynamika i takie tego typu różne rzeczy. To ja się tym nie zajmuję. Domasz, kiedy serwery Artistar Polska będą na nowe... Na nowej wersji? No pewnie... Jutro. Jutro powiedzieli? Jutro, na Steamie. Czytałem, że jutro wchodzi około 12 czy 13 jakaś tam łatka na serwery multiplayer i wszystko będzie good. No i zajebiście. I wszystkie serwery pewnie nie działają. Jaki ma nick DMR na Twitchu? Nie mam Twitcha, nie streamuję. Za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć. No coś w tym jest, a te zarobki u nas są takie. No, ale powiem wam, że jeśli ktoś ma zamiar narzekać, to no to kurde niech wyjeżdża i tyle. Ja bym wyjechał, Polsce... jakbym tu musiał zapieprzać za najniższą krajową, to bym dawno już wyjechał, no to w dupie. W Polsce to jest, praca jest na takiej zasadzie, że nigdzie jej nie ma i trzeba dobrze pogłówkować, żeby to robić. Nie no jest, teraz tylko na przykład... jest gówniana płaca, nie? Wiesz, jest nie, teraz zapłaci. Na przykład dużo zarabiają mechanicy i hydraulicy. No, ale... O, widzę typa, kurde. A żeby być hydraulikiem, to już musisz stare firmy sobie założyć. Pan hydraulik, DMR, usługi hydrauliczne. Przepychanie rur na przykład. Czekaj, wrąbię się na niego z haczetem. DMR, przepychanie wszystkich rur. Mhm. O Boże, będzie strzelał. Jezu, strzela. Ale on ma zeta. Biegam ja wokół niego, on nie trafił. Prawie całą mapę przebiegłem i nikogo nie spotkałem jeszcze. Ale biegnę, powiem wam, jak kurde, jak zawodowy biegacz. Gdzie ta wieża radiowa, co ją tu widzę, bo... Tu jestem gdzieś na tych górach, tu mi się tak wydaje i tam droga chyba. No nie wiem. DMR został zabity. No, mówiłem ci, biegałem wokół typa, który strzał w ulotu. Są, wyłącz NVIDIA. Aha, no tak. Coś w tym jest, powiem wam. Ależ, kurde, nabrało zielonych, żywych kolorów teraz. Ktoś nam powiedział, że w Polsce pracy nie... Że w Polsce pracy jest to od zarąbania, ale płaca jest niska. Nie, właśnie w Polsce ciężko znaleźć pracę. No wiesz, zależy gdzie u nas problem. W Gliwicach raczej chyba nie jest zbyt ciężko. Dużo jest tych nie zakładów. Nie jest ciężko znaleźć pracę, strefie. Tylko u nas tak jest tak, dalej. Że ludzie kurczę nic nie robią, a tylko gadają. Szczerze, że nic nie robią, żeby sobie polepszyć sytuację czy coś takiego. Dokładnie. No tak, no ale znajdzie pracę taką, że wiesz, musi zapierdzielać, a i wiesz, na co mu nawet nie odłoży z tej wypłaty, nie? Wiesz, też takie z dupy, no. A za granicą, wiesz, jak jest na zachodzie, no stary, czego byś nie robił, to masz, wiesz, nawet jak minimalną zarabiasz, to masz na wszystko. Znaczy no na wszystko, no, na wszystko, na czyli wszystko, na jedzenie, na rozrywkę i tak dalej, tam też masz na wszystko. Po prostu jedzenie, ale... wiesz, jak masz porównywalną cenę jedzenia jak w Polsce, a zarabiasz 4 razy więcej, to masz, wiesz,
Ale za granicą jest tak, że w niektórych krajach się zarabia na przykład co tydzień, że się dostaje wypłatę. No ale to nie ma znaczenia, to akurat jak ktoś się zgubi, to wydaje całą wypłatę, wiesz, jednego dnia, no ale to już debilem trzeba ale być. Patrz, gdyby dali naszym posłom i tym, którzy kierują naszym państwem najniższą krajową, mogę się założyć, że szybko by się wszystko zmieniło. Myślisz, żeby podnieśli najniższą krajową? No co ty, by kradli na lewą, by robili na czarno, nie. Tak jak wszyscy. Nie, właśnie oni by wtedy przemyśleli, jak to jest ciężko za to przeżyć. Polaczkom się robić nie chce, no powiem wam, że nikomu się robić nie chce, no tylko, że gdzie indziej się nie dużo robi i się dostaje kasa, u nas się nie dużo robi i się nie dostaje, no taka jest różnica. Ale jest taka różnica, bo Polaczek taki, powiem ci tak, nie lubią Polaków za granicą, bo sam byłem za granicą przez pewien okres. Ale gdzie byłeś? Bo... Ja byłem i lubię. W Irlandii. No to tam to nie lubią, no bo wiesz, kto tam pojechał. No i wyobraź sobie tak, tam się pojedzie, to taki Polak ci przyjdzie, na przykład taki Irlandczyk ci pójdzie, powie, że chce tutaj pracę i bierze normalną zapłatę. A taki Polak ci przyjdzie, zrobi dwa razy więcej i będzie chciał o połowę mniej. No bo to są takie, ja pamiętam jak w Danii, tam żeśmy na studenta byłem, na studiach i żeśmy ten, już zostałeś zabity, sam się zabiłeś. Wiesz co, skoro i stary, byliśmy piszą, w Danii nie... na tego, na studenta i pamiętam, żeśmy żeśmy w magazynie robili, żeby sobie dorobić, bo tam fajne zarobki były, typu tam się, wiesz, zarabiasz ile, 20 euro na godzinę jest minimalna krajowa, nie? Więc fajna kasa, plus jeszcze dodatki, jak po południu pracujesz, tam dwa razy więcej w nocy i w weekendy i wiesz, i tak dalej, nagle się okazuje, że zarabiasz, wiesz, 30 albo 40 euro na godzinę. No. To dobrze. Ale wracając do tego, to tam też byli takie Polaczki, kurde, oni tak brali na TT. Myśmy tam, wiesz, nas tam agencja wysyłała, że tam mamy, nie, tutaj porobić w jakimś tam magazynie. No to myśmy tam jechali, nie, ISK czy coś, wiesz, rozładowanie kontenerów, jakieś krzesła czy coś, wszystko w pudłach. Zajebiście, nie? No i my sobie tam lajtowo robimy, nie? Jakiś Polaczek, że coś tam, o, myśmy już tam, nie wiem, dwa kontenery w tym czasie, co wy pół rozładowali, nie? Myśmy im powiedzieli, że nas to jebie, jak im się coś nie podoba, to niech idą kierownikowi, Duńczykowi się naskarżyć, a jak nie, to niech mordę zamkną i tyle, i niech zapieprzają ile chcą, nie? Bo oni, a największy ból dupy mieli o to, że oni tak zapieprzali po to, żeby ta, jakby mieli tam zatrudnienie, nie? A myśmy się obijali i tak nas tam brali, nie? Też się. No taka różnica. A oczywiście Duńczycy też z nami robili normalnie, bo myśmy byli jakby na zastępstwo Duńczyków, nie? No i oni normalnie robili, dlatego myśmy tak jak ci Duńczycy robili, a nie ten. A w życiu taki Duńczyk ci nie podejdzie jakby do ciebie i nie powie ci, że masz szybciej pracować albo coś. Bo wiecie, bo to niezgodne z prawem jest, żeby tam, wiecie, jednych poganać, a innych nie, nie? No. Więc oni nic nie powiedzą, ale Polacy to wiecie, najgorszy syf tam. Nie, nikt ci tak źle nie zrobi. Nikt ci tak wszystkich nie, nikt ci tak nie, nikt ci tak nie zrobi jak stary, jak Polacy za granicą w robocie, no. Dokładnie. Mapę mam, to mam. Mam nożyk. Chciałbym spotkać typa, co się zagapił i móc związać ręce. Będę co miał wnukom opowiadać dzięki Demer. Oj. 500 koron na godzinę, no. 250 zł na godzinę, no takie są płace, no. Tak, ale tam pewnie za chleb jakoś 15 zł. Kola 20 zł. Nie wiem, 30. No, akurat w Danii jest bardzo drogo. Jest za piwo, jest 30 zł na przykład, nie? No to jest, no. Mają ceny chore. Najgorsze jest to, że nawet takie rzeczy typu na przykład buty Adidasy, nie? No u nas kupisz za 200 zł, a tam za 700 na przykład. Parę butów, nie? Serio. Zwykłych takich do biegania, czy jakichś tam. Takie ceny mają w sklepach, że masakra. Ale jak jesteś, wiesz, Polakiem, to tam pojedziesz, porobisz, wrócisz za 2 lata, kupisz dom czy coś, nie? Nawet jakbyś w sumie ten jechał tak na miesiąc, nie wiem, od sobie zarabiał te, powiedzmy, 20 euro na tą godzinę, co mówisz, to można by nawet było się przejechać do Polski albo tam do jakiegoś bliższego kraju. Tam na przykład byli ludzie, kraju. Co ten, co pracowali, tylko na przykład na weekend przyjeżdżali popracować ze Szczecina, nie? Do Danii normalnie. No. Z Poznania, albo z jakiegoś pobliskiego kraju kupić sobie jedzenia na miesiąc. No akurat masz Niemcy blisko czy coś. Dokładnie. Nie, jedzenie wcale nie jest. Nie, jedzenie takie w sklepie kupisz, normalnie jedziesz do Lidla i coś tam kupisz, wiesz, taniej. Ale zaoszczędzi. Myśmy tam stary na studenta, no nie no, nam jako studentom się nie opłacało jeździć, to myślę, że innym też się nie opłaca. Jak kto woli, ja bym jeździł.
No nie jeździłbyś, bo mówię ci, że nam się to nie opłacało, to i tobie by się to nie opłacało. Przecież mieliśmy wszystko przekalkulowane. Tak. Aha, już rozważaliście te opcje. Siema, Gonzales. O, Gonzales. Jeździli, do Niemiec się po piwko jeździło. To tak, po drodze na przykład z Polski brali piwko, kupowali. Kurde, jak myśmy wracali, a żeśmy niemieckiego piwka nakupili, to aż nam samochód siadł. Masakra. Ja pamiętam takie piękne widoki. Zawsze miałem... Tak po prostu zawsze dostawałem kociej mordy, jak widziałem jakiegoś Irlandczyka z wielkim brzuchem, który niósł dwie takie ogromne... wiesz, jak są te drewniane, te wielkie... Co, nie, beczki? Nie beczki. Skrzynki. To są takie drewniane, wielkie skrzynki. No. To ja dostawałem aż kociej mordy, jak taki Irlandczyk z wielkim brzuchem szedł sobie z taką beczką na rękach i z taką drugą beczką na wózku ze sobą ciągniętą. Ale skrzynką, ale co oni mieli w tych skrzynkach, bo dalej nie wiem co to znaczy dostać kociej mordy. Że co, że się cieszyłeś, czy że smutno ci było? Z takiej zazdrości dostałem. Ale że miał skrzynki? Ale czego? Piwa? Że miał aż tyle piwa. A piwa? No to stary mów, że piwa. Mówi, że miał, że się jarasz stary z skrzynką drewnianą. Stary, jak podbiegam do tej bazy, jak tutaj będzie ktoś, to mnie zabije. A jak nie, to... Zdolność wysławiania DMR minus na 10. Super. No, ale tak to jest, no. O, właśnie się dowiedziałem. O, kurwa! 13. O, stary, dostałem strzała. Ale chyba... O, fuck, stąd. Słyszę strzały. To do mnie wali, wiesz? Ale nie wiem, czy mnie trafi, jak biegnę do środka. Może już mnie nie trafi. A z której strony strzela? Od wejścia, jakby stoi naprzeciw wejścia do bazy wojskowej, nie? Bo ja już tam biegłem, jakby co, ty tu jesteś? I wali do osób, które wchodzą w plecy i mu uderza, ale ma zeza, wiesz, nie trafił. Ale to jest od południa czy od północy? To jest od, zaraz ci powiem, o której. Mam kompas. To jest od... To jest taka północ, wiesz, to jest 35, coś takiego. Remington, o jest Remington, do tego dam optykę i amunicja. Dobra. Teraz go, kurde, znajdę tutaj i mu zrobię Dakutaza. Coś czuję. Yeah. A ja się właśnie dowiedziałem, że mam 12 lat. Super. Dobra, widzę, gdzie jest koleś. Widzę, gdzie jest koleś. Stoi przed bazą. Tylko żebyś mnie nie zastrzelił. A to ty z krzaków możesz patrzeć na mnie? Nie, na pewno to ktoś nie. Patrzy z krzaków, wiesz, i to jest on. Ja biegnę teraz w stronę takiej kopuły na ziemi. Ty widzisz tą kopułę? Ja widzę kopułę, bo jestem w środku tej bazy, tylko rozumiesz, ja próbuję się wystawić i go zastrzelić, tego typa. Biegnie, widzę go, przebieg przez drogę. Naprawdę? Nie, to jest inny. Dobra, tamten się już schował, a ja trochę spaliłem. O, tu jest jakiś koleś, biega do środka, to ty? Nie. O kurwa. Wbiegł właśnie wejściem. O fuck. Stary, on przebija ten, robi dziury w tym. Ja już biegnę, tylko że ja mam snajperkę, to nie... No zabije mnie, nie widzę go kompletnie, gdzie on jest. Biegnę, zaraz będę wbiegł, to jest mi którym on biegł. Ktoś do mnie strzela, to ty? Nie. Nie wiem, czy on jest w środku, czy nie?
Ja jestem w środku już też. Uważaj, bo ja siedzę po lewo, jak się wchodzi od wejścia. Pod spodem taki, wiesz, takiego baraku większego. O fuck, ale mam drachę, stary. Brązową, kurna, kakaową. Nie wiem gdzie ten koleś miał, ale miał, powiem ci, ładny karabin miał. Takie dziury robił, stary, że masakra. Gdzie jesteś? Na, po prawo. O, stary, chyba mnie zobaczył, bo mnie zabił. No nie, no ludzie. To oszustwo, tamten z nim współpracował, wiesz o tym, stary. W zmowie byli. No, w zmowie byli na 100%, bo jeden, wiesz, jak on wbiegał, to tamten do niego nie strzelał. Nie we, bo DMR tego nie ogarnie. Są polecane najlepsze jakie piwo, jakie piję. Monachijskie Augustin, ten coś tam. Nie wiem. Gdzie piłem? Pamiętam, że w Austrii w Wels chyba piłem. To co, mam buddy system? Jak się wychodzi z niego? To tam nie musisz wychodzić. Jak ktoś cię zaprosi do grupy, to automatycznie ten z tej grupy buddy system wychodzi. A mogę mu powiedzieć, że I'm not your buddy. Buddy. So, idź zmienić majtki. Stary, taką drachę miałem, kurde, znów jestem gdzieś od początku, zaczynam. Grubo ma, a jak tamten, jak tam Artur? Czy to Defte był? A to ty Defte? No ja jestem w tej bazie, ale nikogo nie widzę. Tutaj. No stary, to lepiej uważaj, bo jak oni cię zobaczą, to już będzie za późno dla ciebie. Ja już miałem z nimi spotkanie, to są mordercy. W którą stronę jest słońce? Ma ktoś kompas? Ja bym ci powiedział, ale nie wyjdę zaraz z budynku, bo... A nie ja mogę kanać. Się spojrzeć na słońce i ci powiedzieć. Na zachód chyba, nie? Chyba na zachód. To co, na południe niby biegnę? Ma północ, mam zatokę, to niemożliwe. Dziwne. Mi tu ściemniacie. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Teraz jestem w dupie tak zwanej. Gonzales, dawaj stoł na Battle Royale. Zobaczymy, kto pierwszy na bazę wbije. Na zachód słońce masz. Co o tym myślisz? Na zachód mam słońce, to biegnę na zachód. Tak, tak. Nie chcę na Battle Royale. O, znów cię zabili, DMR, co tak giniesz jak... Nie, ja się zabiłem w morzu. Ty giniesz jak człowiek mucha. Nie, po prostu chcę się zrespić w Perkas. Widzowie mówią, że Battle Royale. Nie, bo wieczorem Battle Royale się ciężko wchodzi na serwery, trzeba co chwilę czekać. Nie, naprawdę tak jest. Ja jestem siusiakiem małym. Znaczy nie, no może zmienimy po przerwie na Battle Royale. Tylko czy nam będzie działać z nowym patchem? Z tego co wyczytałem już na czacie, mam 12 lat, jestem psim kutasem. O, dołączyło mi typa. O, no. O, to ty jesteś ze mną, zajebiście. Cześć. Ale to DMR wiesz, że ty ich tylko nakręcać. Ja nie będę im dawał banów, jak ty ich będziesz nakręcał. Nie, mnie to zaczęło już bawić. No to ja już nie rozdaję. Ale bez przesady, nie? No ale to niech cię to nie bawi, bo jak cię to bawi, a potem chcesz, żeby bane, a najpierw cię to bawi. Gdzie cię wywaliło? Soboni multikonto. Biegnę do ciebie. Gdzie ja jestem? Niech się zlokalizuje. Czyżby? Czekaj. No nie wiem, ja jestem... Przy kawali? Nie, gdzie przy kawali? Niemożliwe. Wiem. Właśnie. Nie spawnuję ludzi przy kawali. A ty gdzieś za morzem w ogóle się zrespiłeś daleko ode mnie. No co ty gadasz jak za morzem? Chyba za... nie, za jeziorem, sorry. Nie ma tu jezior przecież. W zatoce. Nie wiem jak to nazwać. A bierzesz w którą stronę? Słońce masz po lewej czy po prawej? Słońce mam za plecami. A to w moją stronę biegniesz. Tak, ale przez morze... przez zatokę nie będę przepływał. Więc sobie to obiegnę. Oj, powiem wam ludzie, taki jestem zmęczony. Taki
taki soul. Nie tylko. Po prostu soul zmęczony. Nie ma nikogo w tej bazie. Siedzę tu w wieżyczce, patrzę z góry i nikogo nie widzę. Może w innej bazie byłeś. Nie no, jestem na północ od Kurgos kawałek. Nie wiem, z pół kilometra może w tej bazie takiej wojskowej. No, no to tam, no ale to mówię ci, przed bazą, centralnie front, jak są nasze frontowe drzwi, tak jakieś tam, nie wiem, no tak, że jak na zoomie to go żeśmy, tak średnio widziałem, to w krzakach koleś był normalnie. I tłuk dłonie, i tłuk tak, tłuk stary, a ja mu uciekłem. Biegłem i widziałem, jak jeden wbiega do ciebie. I wbiegł do ciebie i ja wbiegłem za nim. Ale już teraz siedzę tutaj i nikogo nie widzę w ogóle. Nie wiem, na jakiej podstawie mnie osądzają o to, że jestem zakłamany, ale okej. Okay. Widzę, DMR, że chcesz z nimi dyskusję teraz prowadzić. Nie! No to czemu się ich pytasz? Tylko się pytam. Dlaczego tak uważają? No bo skoro się dowiaduję takich rzeczy na swój temat, o których nigdy nie słyszałem, no to... Czy wolę subskrybera, czy żebyś zdonatował? Wolę subskrybera, zawsze wolę subskryberów. Wesoło przynajmniej na czacie. No bo wiesz, zawsze jest lepiej wiedzieć, co inni o tobie myślą. Ale nie przesadnie. W internecie to na pewno, stary. To ja już czekam na takie... No, w internecie to tam, wiesz, małe trolle. No i co, po kablach idziemy. Idę wzdłuż drutów i stary, dobra, coś czuję, że dotrę. Kończę czytać czat. Ja sobie gram w Breaking Point i koleś mi jest Striderem, ale zjechał, serio jest Strider? Żartujecie? Nie. Nie ma. To może cheater jakiś. To ci tak napisał. No ktoś na czacie. Też mi się wydaje, że Strider by był przesadzony. A co tu się w ogóle w Kawali dzieje na przykład? Stary, ja mam tu jakieś miasto po swojej lewej. To jest miasto... Życia! O, wiem gdzie jestem! A nie, nie wiem, ale jestem w tym miejscu, gdzie są takie wiatraki, wiesz? Uuu, za dupie. Wiatraki są przypyrdą. Ale nie takie wiatraki, chyba takie małe wiesz? Wiatraki, wiesz, klimatyczne, holenderskie. A, rzeczywiście. Te 5 wiatraków, czy 4, gdzie to jest? Przypomnijcie mi. Ktoś pamięta? Żeby to nie było przypadkiem na tym półwyspie na zachód od tego. Od lotniska, bo to się wtedy zdenerwuje. No tak, to jest przy Pyrgos. W lewo biegnij teraz. Co znaczy w lewo? No ja mam streama twojego, to w lewo biegnij. Czyli na zachód? Jak teraz przy wiatrakach, jak widzicie, to popatrz w lewo. No i co, to nie jest Pyrgos, to w lewo. Nawet wody nie ma. Bo jak biegłem, to też mijałem trzy takie wiatraki właśnie. Ale tu są cztery po pierwsze i do tego to są takie klimatyczne. Też takie mijałeś? No tak, tak, tak. Ale trzy czy cztery? Kurde, nie pamiętam. Czekaj, ja sobie spojrzę przez lunetę, tam skąd biegłem. Nie wiem, biegnę na kolejną górę, wiesz? A, wiem gdzie jestem. To jest ta góra śmierci i życia, stary. To tam się wszystko, na niej się wszystko odbędzie. Finałowa walka. Między siłami dobra, a mną. I śmierć. Czyli możemy iść na tej górce na haczety, jak chcesz. Nie chcę, stary, na haczety. Fajnie by było. Nie byłoby wcale fajnie. W Japonii mają najmniejsze siusiaki podobno. No tak jest. Azjaci mają najmniejsze, no. W Japonii możemy być białymi murzynami. Na brzoskwinie. Hmm.
O, ale się rozciągnę, po prostu trochę mi się chce spać, no co wam powiem, to wam powiem, ale tak jest, taka jest prawda. Dobra, są, może zbanować Dave'a na tym, na czacie. Od jakiego Dave'a? Dave09. No ale to nie jest na bana, to jest, no to taki jest, kurde, tak, grupo... ale siedzi na prawie na każdym live'ie, wyśmiewa się, ciśnie bekę, to chyba już... Dave, daj sobie spokój. No ale on ciśnie, bo mówię ci, stary, ty się dajesz trollować. Oni ci trollują, a ty się wkurzasz. No i cię będą trollować do końca życia, no. Stary. To i tak jak żmija. No nie do końca, bo jak żmiju się uspokaja, to ten, to go nie trollują. Ale ty się nie uspokajasz. Co oni cię będą trollować non stop. Kiedyś mnie nauczysz bycia spokojny, a cię nauczę latać. I będzie okej. Okay. Jak on zaraz też nie może grać. Wiem, że tam pewna klasa dostaje na start mapę, ale nie opłaca się nią grać, bo prawie nikogo nie może zabić. No Madzi chyba. No, dokładnie. Oni nie mogą zabić. Prawie nikogo. Ale mapa to chyba nie jest jakiś problem, co? Tam często się ją znajduje. Raczej nie. Się ją znajduje. Ja znów do Pyrgos będę wbiegał i co? Smutek. A co, widzisz Pyrgos? Od strony tej jednostki wojskowej? Tej bazy? Biegnę, kurde, za dupiem. Znaczy wiem, gdzie jestem, ale znów biegnę, znów mnie zabiją. Czy to ma sens? Czy tak naprawdę to nic nie ma sensu, bo to się umiera często i gęsto. To jest tylko dla zabawy. No niby tak, ale najpierw muszę przebiec przez 15 minut czy 20, żeby umrzeć. Czyli tak jak Daisy? Nie do końca. Nie do końca jak Daisy. W Daisy jednak motyw biegu jest ciekawszy niż tutaj, wiesz? Motyw survivalu i biegu, a tu na przykład nie ma tego w ogóle, ja się nie cieszę jak znajduję broń, bo tej broni tu jest pełno, tak? Dla mnie tutaj jest bardziej deathmatch pomiędzy graczami i zombie się tu w ogóle nie zabija, bo można je omijać. O kurde, koleś przede mną biegnie. I chyba mam broń. Czy ja mam jakąś taśmę, żeby go związać? Kurde, nic nie mam, no już mam. No i co? Myślisz, że go z haczetem dogonię? Odwrócił się w moją stronę, będzie strzelał. Zajebie go normalnie jak kurde Dakota z Soul. Rzuć się kierą. Indiański atak, stary. Robi na niego. Czemu on do mnie nie chce strzelać? Pewnie to twój widz. Hey man, who are you? Nie, bo on chyba nie chce. Ej, wiesz, chyba naprawdę nas dzieli bardzo duże morze. On ma, no, możliwe, że ty jesteś po tej złej stronie mapy. Czemu ten koleś ma ten... Ja jestem na wyspie. Nie ma, nie można być na wyspie, kurde. Ty jesteś po drugiej poważnie. Stronie lotniska po prostu, tam na tym półwyspie. I tyle. Też ci mówię poważnie, bo tam byłem, kiedy zacząłem, stary. Godzina się idzie na lotnisko. Zabijam się. Hey man, stop! Stop! Starą przede mną ucieka. Albo nie wiem, co robi. Nope. Why? I want you to be my friend. Please stop! Na razie powiedział tylko nope. Tyle z siebie wydusił.
ale się nie chcę tym bawić, kurde. To go złap i włóżmy siekierę tam gdzie nie. Nie, bo on ma M4, wiesz, czy coś takiego. A do mnie nie strzela, ja mu wybaczam, stary. Życie i śmierć. O, ktoś inny do niego podbiegł. Guys, what are you doing? I want to be your friend. Chyba nie chcą się, wiesz, bawić. Ale też nie chcą mi wydymać, nie wiem czemu. Kurde, jeden ma taki wielki plecak jeszcze z takim dolnym czymś, jakby chlebakiem. Może to są wysoko levelowi mordercy. Kurde, haczyk, muszę ich... Będę ich śledził. Będę ich śledził niczym łowca, hunter. Biegający z haczytem za tym M4. Tam jest dwóch typów z M4. A, to jeszcze lepiej. Nie wiem, czy M4, czy jakimś innym czymś. Powiedz przez mikrofon, że szukasz kolegów. Powiedziałem, że chcę być ich kolegą, bo nie chcą się ze mną zakolegować. Jestem stary jak Gollum. Podążający za drużyną pierścienia! O, zrespiłem się przy Pyrgos. W końcu. Nie, ja nie ubolewam, że mnie nie chcą wydymać, tylko dziwi mnie to. Normalnie tacy kolesie by się na mnie rzucili. Na łakomy kąsek. Wiecie? Okazuje się, że nie jestem w ich typie. A, ten się odwrócił, patrzył na mnie, chyba nie umie tego, nie umie... Altem odwracać szyi może. O! Stary! Idą w moją stronę. I can see you. No, you can't. Don't look at me, my friend. I'm not here. You bought or what? No. Am I what? Bored. No, I just don't know where to go, I don't have map. Żali mam amunicji na solo. And you shouldn't follow us. Shouldn't or should? You shouldn't. Why? You should not follow us. Why I shouldn't? Because we don't like it. I think you like it, it seems like you like it very much, but... You just don't want to show it to your friend that you like, that you likes me. I think there is a connection between us. Don't you think so? No. So why are you following me? Because you followed us. I followed you, not your ass. You are very funny. You said it, that I followed your ass. But I followed you, not your ass. What can I say? On chyba chce mnie związać, wiesz? No. Daleko jesteś od Pyrgos? Nie wiem, gdzieś jestem na górce z radarem i z tymi. Ja bym tam podbiegł, ale nie wiem, w którą stronę. A gej. Oh, don't rape me, don't rape me, please. Don't rape me. Związali cię? Tak. I will die here, guys, please. See you. Oni nie wiedzą, że się mogę rozciąć, bo mamy nóż. Czekaj. Patrz, oni zginą za horyzontem. A ty się rozwiążesz. A ja powiem, guys, it's not funny. I teraz.
I biegnij za nimi dalej trollować. Biegnę dalej. Stary, zgwałcę ich! Nie, żartuję. 3 minuty przerwy, 5 minutes break. Kończymy z breaking pointem. Mieliśmy małą przygodę na koniec. Tych typów nie gonimy, oni nas zastrzelą w końcu. Oni nas chyba nie biją, bo nie wiem, czy oni mają jakieś minusowe punkty za huntera. Chyba każdy może bić, nie? Każdy może być hunterem. To nie wiem, o co tym typom chodzi. Czemu mnie po prostu nie zabiją? Szkoda im na ciebie amunicji. No, tak więc, i no nie wiem, może ten Battle Royale zagramy, ale to po przerwie. A może tego Zeusa byśmy pyknęli, ale nie sądzę. 3 minuty przerwy.